Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale, również takim szybkim, który wy widzicie prawdopodobnie w piątek, około godziny 12-13, może trochę później. Słuchajcie, taki szybki, krótki film informacyjny. Trochę tych filmów będzie, mam nadzieję, ale słuchajcie. Co chcę wam powiedzieć? Patrząc teraz na aktualizacje, wszystkie, które mam, gier, które mam, powiem wam szczerze, że tak z jednej strony nie bardzo wiem, co mam dla was nagrywać, no bo powiem tak, Medal of Honor Airborne do przejścia na tym najwyższym stopniu trudności, owszem, to będę chciał oczywiście zrobić sam dla siebie, tylko teraz powiem wam tak. Na tą chwilę odpada. Na tą chwilę odpada, bo to potrzebuje przynajmniej, już wam mówię ile miejsca. To potrzebuje, ile to? Halo. To potrzebuje, moi drodzy, 6,6 GB. Ja mam 6 GB wolnego miejsca na dysku wewnętrznym. Na dysku zewnętrznym, którego wam nie pokazywałem i nie pokażę, bo to jest po prostu taka rzecz tylko i wyłącznie dla mnie. Kupiłem za swoje i mam za swoje, nawet tego nie... Zapomniałem w ogóle nagrać unboxing tego, ale cóż, bywa. W sumie sporo rzeczy miałem dla was nagrane, ale pousuwałem, stwierdziłem, nie nadaje się na kanał. Koniec. Tak samo ten film, unboxing też nie wyszedł tak jakbym chciała, nie chciałem jeszcze raz po prostu wpakowywać. Zresztą to już nie byłoby to samo. Niemniej, na razie po prostu odpada. Na razie odpada wam pokazywanie wszystkich, jak robię i co, z racji tego, że postanowiłem na tą chwilę skupić się bardziej na Battlefieldzie 5. Battlefield 5 będzie przeze mnie ogrywany, będę robił te wszystkie biegłości i tak dalej, to oczywiście będzie w filmach i tak dalej, ale Call of Duty również będzie w osobnych materiałach, żebyście wiedzieli co i jak. Ale przede wszystkim będę się też skupiał właśnie, żeby pokazywać wam Battlefielda 5. I myślę, że na tym po prostu przynajmniej na razie się skończy. No, tego Battlefielda 5 bądź co bądź. Sporo tam broni, jeśli widzieliście dwa materiały, że biegłość, czyli sporo tego, no to ponad 30, prawie 40 minut samych broni. Tak więc, no sporo tego jest, uwierzcie mi, trzeba będzie jeszcze więcej czasu poświęcić, żeby w ogóle te bronie wymaksować, w sensie na tą biegłość całą. I to na spokojnie, to mi się uda zrobić. Tylko teraz, no wiecie, to będą materiały takie, że po prostu będę sobie tutaj grał w tego Battlefielda i to będzie wrzucane. I to, ale to będzie wrzucane hurtem. W sensie, wrzucane hurtem. Nagrywane hurtem. Czyli któregoś dnia siadam, lecę i nagrywam. Do oporu. I myślę, że to będą filmy takie po prostu bez komentarza, tylko i wyłącznie sama gra, ja się nie będę w ogóle odzywał. Myślę, że to też jest potrzebne na kanale, takie po prostu coś jak mniej więcej takie, to będzie takie po prostu luźne granie, bez żadnego mojego komentarza. Zobaczycie też mniej więcej moją grę, jak to wszystko wygląda, prez się prezentuje i tak dalej. Myślę, że to może być ciekawe. I cóż, to by było na tyle, taki szybki, mniej niż 8 minut film
odnośnie tego, co będę Wam chciał pokazywać. Dlatego Battlefield 5 w tej chwili wychodzi na pierwszą pozycję i myślę, że sobie z tym poradzimy, że damy sobie radę z tym całym Battlefieldem, że nie zawiedzie nas. Zresztą część z Was wie, jak ja w Battlefielda 5 potrafię grać, potrafię cisnąć. Osoby, które grają ze mną, grały bądź wiedzą, że jak ja się na coś uprę, no to będę do tego dążył, ewentualnie później stwierdzę, dobra, za wysoki próg sobie postawiłem i wtedy, no, przyznam się, że wtedy faktycznie to był mój błąd. Tak więc, moi drodzy, Battlefield 5 będzie się pojawiał na kanale od tej chwili i tak naprawdę Battlefieldem 5 oraz kodem ten kanał oczywiście będzie przynajmniej na tą chwilę żył do momentu, aż nie zrobię w Battlefieldzie 5 wszystkich broni na biegłość, czyli na zestaw fabrycznie nowe. Oczywiście każda broń będzie miała swoje krótki film, że patrzcie, faktycznie zrobiłem biegłość, wbiłem tak, żeby nie było. Tak więc to tyle, dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa.